W NBA są wymiany. Wiele, wiele wymian. I dla wielu z nas są one jedną z najciekawszych rzeczy związanych z NBA. Jednak na każdą wymianę, która się odbywa, przypada niezliczona liczba takich, które nigdy nie dochodzą do skutku. Każdy dzień w biurze klubu NBA to ćwiczenie polegające na zbieraniu informacji, ustaleniu wartości zawodników, ocenianiu każdej możliwej opcji dotyczącej wymiany w celu zmaksymalizowania potencjału własnego zespołu. A ze wszystkich omawianych scenariuszy tylko ułamek kiedykolwiek dochodzi do skutku. Spośród transakcji, które się nigdy nie odbyły, tylko niektóre trafiają do opinii publicznej i o nich wiemy. Niektóre zgłoszone transakcje były bardzo bliskie sfinalizowania, a niektóre nawet zostały faktycznie ogłoszone przed wydarzeniami jakiejś siły wyższej, które doprowadziły do ich anulowania. Niezależnie od tego, czy były to większe transakcje, które mogłyby zmienić wynik finałów NBA na przykład, czy też bardziej zabawne na mniejszą skalę, wielokrotnie było tak, że wydarzenia mogły potoczyć się zupełnie inaczej i prawie tak się stało. Z tej okazji przyjrzymy się kilku wymianom, które nie doszły do skutku, a wiele faktów z nimi związanych ujrzało światło dzienne. Chris Paul w Los Angeles Lakers. Być może jest to najbardziej znana prawie wymiana, która została faktycznie ogłoszona. Co prawda na dosyć krótko, ale mimo wszystko była. W 2011 roku, w tym samym czasie, gdy NBA niedawno przejęła tymczasowo władzę nad New Orleans Hornets jeszcze wtedy, management klubu próbował wymienić swojego najlepszego zawodnika. Nie mogąc przez 7 lat stworzyć wokół niego wystarczająco dobrego zespołu, mając w perspektywie fakt, że za chwilę Chris Paul będzie wolnym agentem, a negocjacje w sprawie nowego kontraktu wcale nie idą dobrze, no to władze klubu były coraz bardziej pod ścianą i wymiana Chrisa Paula wydawała się wręcz nieunikniona. W tym samym czasie cała liga była w trakcie lockoutu, a świat jako całość właśnie wychodził z globalnego kryzysu finansowego. To tak, żebyście mieli zobrazowane całe tło wydarzeń, jakie towarzyszyło tej wymianie. W grudniu tamtego roku ogłoszono w końcu transakcję, w wyniku której Chris Paul trafił do Los Angeles Lakers w ramach wymiany z udziałem trzech drużyn, gdzie tą trzecią byli Houston Rockets. Obok Paula główne nazwiska tej wymiany to Pau Gasol i Lamar Odom. Jednak w ciągu kilku godzin od ogłoszenia ówczesny komisarz NBA David Stern zawetował tę umowę, powołując się na koszykarskie powody. Nigdy nie wyjaśniono w pełni, jakie były te koszykarskie powody, a prawdziwe uczucia Sterna poszły z nim do grobu. Możemy tylko spekulować. Nie jest spekulacją natomiast to, że tydzień później New Orleans wymienili Paula, tym razem do Clippers, za Erika Gordona, Chrisa Kaymana, Al-Faruqa Aminu i 10. wybór w drafcie zamieniony później na Austina Riversa. Pytanie zatem do Was. Czy jeżeli Stern uważał, że pakiet Lakers był niewystarczający, to czy to, co Hornets ostatecznie dostali od Clippers, było lepszym pakietem? Druga wymiana, którą będę chciał Wam omówić, która nie doszła do skutku, to Kevin Garnett w Golden State Warriors. W 2007 roku, po ponad dekadzie nieudanych prób walki o cokolwiek w Minnesota Timberwolves, powszechnie było wiadomo, że czas Kevina w Minneapolis dobiega końca. Ostatecznie w tym samym roku został wymieniony do Boston Celtics za Ala Jeffersona, innych graczy, piki, w ramach wymiany, która zapewniła Boston Celtics mistrzostwo w 2008 roku. Ale niewiele zabrakło, a potoczyłoby się to zupełnie inaczej. Według Ricka Buechera, insidera Golden State Warriors, ówczesny GM klubu Chris Mullin miał na stole umowę, która umożliwiłaby Garnettowi dołączenie do Byrona Davisa w Oakland, gdyby nie wtrąciły się finanse i właściciel klubu. Tu posłużę się cytatem z artykułu Buechera. Najbardziej kusząca oferta nigdy nie spełniła marzeń Mullina. Byron Davis i Steven Jackson, do których dołącza Kevin Garnett, tak ten Kevin Garnett, wciąż w szczytowej formie, aby wykonać krok, którego ostatecznie Golden State Warriors nie zrobili. W zasadzie było już po wszystkim, mówił Chris Mullin. Rozmawiałem z agentem Garnetta o przedłużeniu kontraktu. KG lubił bardzo Byrona i powiedział tak, zróbmy to. Umowa z udziałem trzech drużyn była dogadana w noc draftu w 2007 roku pomiędzy Timberwolves i Charlotte Bobcats. Garnett trafiłby do Warriors, Jason Richardson do Bobcats, a wybory w drafcie i młodzi gracze do Timberwolves. Według słów Chrisa Mullina wszystko upadło, gdy ówczesny właściciel Warriors Chris Cohan ostatecznie wycofał się i nie dał zielonego światła na tę wymianę.
Konkretów odnośnie tego, jakie to były wybory w drafcie i jacy młodzi gracze Buecher nie podał, bo Mullin nie chciał tego też podać do publicznej wiadomości, ale teraz zastanówmy się, jakby to dalej było. Warriors po 2007 roku wypadają z playoff. Dwa lata później wybierają w drafcie Stephena Curry'ego. W międzyczasie zmieniają właściciela i kierownictwo klubu. Gdyby doszedł do nich Garnett, żadna z tych rzeczy prawdopodobnie by się nie wydarzyła. Prawdopodobnie Garnett też nie zdobyłby mistrzostwa w 2008 roku. Kto wie, może dzisiaj stałby obok Charlesa Barkleya i Karla Malona jako jeden z najlepszych silnych skrzydłowych w historii koszykówki bez tytułu mistrzowskiego. W tym wypadku chyba jednak dobrze, że ta wymiana nie doszła do skutku. Kilka lat przed trafieniem do Detroit Pistons tylko formalność uniemożliwiła Allenowi Iversonowi trafienie do tego zespołu, dokładnie w 2000 roku. Po częstych konfliktach z ówczesnym trenerem klubu, Larrym Brownem, Philadelphia 76ers podobno miała dość Iversona po zaledwie 4 latach jego pobytu w zespole. W tym samym czasie Pistons właśnie zatrudnili Jody Marsa, który niedawno zakończył karierę, jako generalnego menadżera, a on chciał zrobić coś, co przykuje zarówno dużą uwagę mediów, jak i sprowadzi dużą gwiazdę do Detroit. Tak całą sytuację opisywał dziennikarz Mark Stein. Chciałoby się wierzyć, że Brown i właściciel klubu Pat Cross chcieli tylko nastraszyć Iversona i zmusić go do posłuszeństwa. Ostatecznie ponoć rozbiło się o to, że Matt Geiger nie chciał zrezygnować z większych pieniędzy. Jak inny byłby krajobraz w NBA? W wymianie poza Sixers i Pistons mieli jeszcze wziąć udział Charlotte Hornets i Los Angeles Lakers. Do Pistons poza Iversonem miał trafić właśnie Geiger, do Sixers Eddie Jones, Glenn Rice, Jerome Williams i Dale Ellis. Z kolei Charlotte mieli zasilić Jerry Stackhouse, Christian Leitner i Travis Knight. A do Shaka i Kobiego walczących o drugi tytuł mieliby dołączyć Anthony Mason, Tony Kukoc i Todd Fuller, którego znamy z gry w Polsce. Jak było blisko? Pat Cross, ówczesny właściciel Sixers, powiedział kiedyś w rozmowie z ESPN: "It came close, brother, it came really close." Geiger, właściwie bohater tej wymiany, był po 4 latach z 6 obowiązującego kontraktu z Filadelfią, opiewającego na 47 milionów. Ale nie sama wysokość umowy była istotna, tylko tak zwany zapis trade kicker, sprawiający, że w razie wymiany pensja zawodnika podnoszona jest o ileś procent. A to oznaczało możliwość zawetowania akurat tej wymiany przez Geigera. Żeby bowiem zgadzały się finanse w niej, środkowy musiałby zrezygnować z dodatkowych pieniędzy, ale tego nie zrobił. Efekt był taki, że zarówno on, jak i Iverson zostali w Filadelfii i w 2001 roku znaleźli się w finale NBA przeciwko Los Angeles Lakers. Ci z kolei ostatecznie oddali przed kolejnym sezonem Glenna Rice'a i Travisa Knighta w wymianie z udziałem 4 drużyn zbudowanej wokół Patricka Ewinga, który kończył właśnie swoją legendarną karierę w New York Knicks. Szeregi Lakers zasilił wtedy inny stary kumpel Phila Jacksona z Chicago, Horace Grant. Mistrzostwo wpadło w ręce Lakers, Iverson dostał nagrodę MVP i zagrał w finale NBA. Jeśli tak miało działać postraszenie swojego zawodnika, żeby grał lepiej, no to było dość skuteczne. I na koniec pierwszej części, bo szczerze powiedziawszy mam materiału na co najmniej jeszcze 2, przypomnę o tym, jak to Scottie Pippen prawie trafił do Seattle Supersonics, czym położyłby prawdopodobnie kres późniejszemu powrotowi do gry w koszykówkę Michaela Jordana. Ale zarysujmy całą sytuację. Seattle Supersonics w dniu draftu 1987 roku dogadali się z Chicago Bulls. Wybrali Scottiego Pippena i oddali go do Bulls za Oldena Polinaisa i przyszłe wybory niewiele znaczące w drafcie. Zapewne o istnieniu Oldena Polinaisa niewielu młodych kibiców NBA w ogóle wie i dowiedziało się właśnie teraz. To był taki bardzo solidny środkowy, który umiał naprawdę dobrze zbierać i nieźle blokować. Ale w ataku istniał tylko, gdy został obsłużony piłką pod samym koszem. Wciąż ponad 1000 meczów w NBA zagrał, więc nie było z nim aż tak źle. Przenosimy się w czasie, o 7 lat, do draftu 1994 roku i wszystko wygląda zupełnie inaczej. Bulls mają 3 mistrzowskie tytuły, Michael Jordan przeszedł na emeryturę, a osierocony przez niego zespół właśnie odpadł w drugiej rundzie konferencji wschodniej z New York Knicks 3-4. Dodatkowo Scottie Pippen jest w odwiecznym konflikcie z Jerrym Krause, GM-em klubu, a w trakcie playoffów odmówił wejścia na boisko w kluczowej akcji jednego ze spotkań, po tym jak Phil Jackson wyznaczył Tonego Kukocza, debiutanta w tamtym sezonie, do wykonania ostatniego rzutu w meczu. Kukocz ten rzut trafił. Tymczasem na zachodzie, pomimo wygrania 63 meczów sezonu regularnego i pierwszego miejsca w tabeli, dochodzi do sensacji z udziałem Seattle Supersonics.
Po wygraniu dwóch pierwszych spotkań w serii playoff z Denver Nuggets, Sonics przegrywają wszystkie pozostałe i odpadają. Jest to pierwszy raz w historii, kiedy drużyna z numerem 1 odpada w playoffach w pierwszej rundzie. To oznaczało, że klub będzie szukał zmian. I tak wrócili do Pippena, który, biorąc pod uwagę, że nikt nie wiedział, że Jordan wróci, był dostępny w dyskusjach o wymianie. Jak blisko było do tej transakcji? Nigdy to do końca nie zostało wyjaśnione. Jednak powszechnie wiadomo, że w tamtym czasie bardzo, ale to bardzo plotkowano o umowie opartej na Pippenie, a w drugą stronę mieli pójść Sean Kemp oraz Ricky Pierce. George Karl, ówczesny trener Seattle Supersonics, był kiedyś koszykarzem North Carolina. A jak powszechnie wiadomo, Michael Jordan ma do takich ludzi słabość. Obaj często razem grali w golfa i sam Jordan miał powiedzieć Karlowi, że wyniesie z tej wymiany to, co najlepsze. I myślał, że ta wymiana zapewni Seattle mistrzostwo w kolejnym sezonie. Dlaczego ostatecznie do tej wymiany nie doszło? Fani Seattle mieli przekonać właściciela klubu, Barry'ego Ackerley'ego, do odrzucenia tej oferty. Dzisiaj oczywiście możemy gdybać, ale Jordan w rozmowie z J.A. Adande w 2008 roku powiedział, że prawdopodobnie nie wróciłby z emerytury, gdyby nie było Scottiego w Bulls. Nie byłoby wtedy drugiego Sleepitu, nie byłoby takiej legendy Jordana. Najpewniej w ogóle nie rozważalibyśmy go dzisiaj w dyskusji o miano najlepszego gracza w historii z zaledwie 3 tytułami. Na dzisiaj to tyle. Ja już siadam do pisania materiałów na kolejny odcinek, a w nim opowiem Wam o niedoszłych wymianach z udziałem takich gwiazd jak Hakeem Olajuwon, Kobe Bryant, Stephen Curry, Karim Abdul-Jabbar. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!